Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku programu Wolontariat to ma sens, w którym propagujemy ideę wolontariatu. I właściwie to już zakończenie tego cyklu, a dziś moimi i Państwa gośćmi są wolontariusze z Fundacji Bratnia Dusza, Iwona Romaniak. Witam serdecznie. Pani Jolanta Rachwał. Witam serdecznie. I Mariusz Kowalczyk z Sąd Bikers. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że bardzo dużo osób o Fundacji wie, o Fundacji słyszało, ale przypomnij nam, Iwonko, czym zajmuje się Fundacja Bratnia Dusza. Drodzy Państwo, Fundacja Bratnia Dusza zajmuje się przede wszystkim pomocą, dzieleniem się sercem, dzieleniem się tym, co mamy oraz wsparciem naszych rodaków na wschodzie oraz dzieci z sierocińców lwowskich i w hospicjum staruszków. Powiedz, skąd się w ogóle wziął pomysł, aby założyć fundację i aby właśnie celem fundacji była pomoc Polakom mieszkającym na wschodzie? Drodzy Państwo, od kilku lat jeździłam na Ukrainę, pomagałam, byłam prezesem fundacji, ale jeżdżąc do tych ludzi, spotykając się z nimi, zobaczyłam, jak ciężko się żyje naszym rodakom na wschodzie. Jak proste, takie zwykłe czynności są dla nich problemem, dlatego że nie mają podstawowych środków, na przykład czystości, nie mają rzeczy takich codziennego użytku. No i drodzy Państwo, rozmawiając z nimi i widząc ich skromność, ich taką prostotę i taką życzliwość, najprościej mówiąc, zakochałam się w tych ludziach, bo to są ludzie, którzy mają mało, ale podzielą się wszystkim. Nie pamiętają o sobie, ale pamiętają o sąsiedzie, pamiętają o dzieciach, pamiętają o tych, którzy potrzebują pomocy. I zawsze jak pytam, pani Basiu, co pani potrzeba? Pani Kasiu, co potrzeba? Ja radzę sobie, pani Iwonko, ale obok sąsiadka nie ma butów dla dzieci. Obok sąsiad ma starą kołdrę, może by się udało coś ciepłego na zimę przywieźć. Ktoś ma ciężką sytuację żywnościową, więc... Drodzy Państwo, jeżdżąc tam, wchodząc do tych domów, rozmawiając z tymi ludźmi, nie da się nie pomagać. Jeżdżę po różnych terenach, pomagają mi wspaniali ludzie, bo gdyby nie oni, to bym po prostu nic nie zrobiła. Ale drodzy Państwo, wchodząc do domu, siadając przy filiżance herbaty, łapie mnie kobieta za rękę i mówi tak, czemu wyście Polacy o nas zapomnieli? Drodzy Państwo, nie można koło tego przejść obojętnie, nie można powiedzieć, nie przyjedziemy, nie pomożemy. Nie ma nas. Jesteśmy, pomagamy i dzięki temu, że mamy tak wspaniałych Polaków tutaj w kraju, robimy to, co robimy. Robimy to, co trzeba po prostu robić. No właśnie, bo patrząc na to, co się działo przez ostatnich kilka lat, ostatnich kilka miesięcy, to udało się włączyć jakby w ten wolontariat bardzo dużo osób, takich często zupełnie, które nigdy nie miały nic wspólnego z wolontariatem, ale chcą na przykład pomóc. Czy to przez przyniesienie jakichś darów, czy przez organizację, pomoc w organizacji wyjazdów. Ilu ludzi wokół Was udało Ci się kiedyś policzyć, czy pokusiłaś się o to, żeby zliczyć, ilu ludzi udało się skupić właśnie wokół fundacji? Drodzy Państwo, ciężko mi jest powiedzieć, ale myślę, że to jest kilka tysięcy osób. Dlatego, że włączają się całe szkoły, całe przedszkola. Tutaj przy akcji na przykład ostatniej miałam 14 szkół sądeckich, więc drodzy Państwo, no w każdej szkole ile jest uczniów? Do tego były przedszkole, do tego były różnego rodzaju firmy, do tego były prywatne osoby, których na oczy nie widziałam, ale oni wiedzą, co robię, chcą się włączyć i przekazują różne rzeczy. Nieraz kogoś spotykam na ulicy i słyszę, pani Iwonko, ja się dołączyłam do akcji. No ja jestem niezmiernie wdzięczna, niezmiernie Państwu naprawdę chylę czoło i dziękuję, bo no to jest piękne. Jesteście takimi aniołami dobra, które po prostu pomagają mi, bo gdyby nie Wasza pomoc, nic bym nie zrobiła. A jak Pani się znalazła w fundacji? Dla mnie pomoc Ukrainie jest bardzo takim osobistym przeżyciem, dlatego że mój ojciec urodził się na Ukrainie i ja do tego bardzo osobiście podchodzę. Historia sprawiła tak, że jestem w Polsce, bardzo się z tego cieszę. Moja babcia z czwórką malutkich dzieci jechała do Polski pociągiem na ziemię odzyskane i tak się moje losy potoczyły, ale równie dobrze mogło być inaczej. Mogłam się urodzić wtedy na Ukrainie i potrzebować pomocy. Dla mnie pomoc dzieciom na Ukrainie jest niezwykle ważna, dlatego że te dzieci są tak dumne z tego, że są Polakami. Uwielbiają nosić koszulki z orłami, nie wstydzą się tego, przygotowują piękne występy dla nas.
jeżeli tam przyjeżdżamy do nich z darami, przygotowują za każdym razem dla nas wspaniałe występy, piękne piosenki, wszystko po polsku, wspaniałą polszczyzną. Są dumni z tego, że mówią po polsku, że mogą się ubrać w polskie barwy. Chodzą w pięknych ludowych strojach, w pięknych biało-czerwonych barwach. Naprawdę to aż chwyta za serce, że są tak bardzo związani z Polską, że tak bardzo po prostu im zależy na tym, żeby pokazać, że oni jednak są Polakami. To jest bardzo wzruszające i naprawdę takie występy dzieci, które tam oglądamy, są wielkim przeżyciem. W działania fundacji włącza się także Sąż Bikers. Państwo jesteście, jeździcie tam właśnie z darami na Ukrainę. Jak tą współpracę udało się nawiązać? Udało nam się współpracę z panią Iwonką. Iwonka nam zaproponowała, żebyśmy pojechali, że jest taka akcja szlachetna, że po prostu żebyśmy nie pomogli. Jak to my, grupa motocyklowa, gdzie łączymy pasję z czymś szlachetnym, nie odmawiamy nikomu. Pojechaliśmy raz, zobaczyliśmy, jak to wygląda, urzekło nas to i po prostu już teraz co roku praktycznie jeździmy, oprócz z wyjątkiem tam zeszłego roku, bo to był czas pandemii i się nie udało pojechać. Mówię, jeśli ktoś raz pojedzie, będzie chciał jechać drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. To jest niesamowite, jak ci ludzie nas przyjmują, jak ciepło i to, co oni nie chcą nic jakby za darmo. Oni po prostu starają się, tak jak tutaj pani Jola powiedziała, że oni się starają odwdzięczyć, pokazać, że oni też naprawdę tam są, mimo że tam są dalej Polakami i cokolwiek się zrobi dla nich, to jest wdzięczność niesamowita. Co mogę jeszcze powiedzieć? Każdy, gdziekolwiek jesteśmy niesamowicie mile widziani, przyjmowani. A nawet na ulicach jedziemy na tych motorach i słychać, tak jak teraz, to co chwilę było słychać, niech żyje Polska i przepiękne takie akcenty są. Żłobki, przedszkola, hospicja, to jest po prostu wewnętrzne takie przeżycie, że się nie da opisać. Mówię, kto raz pojechał, wie o tym, że musi kolejny raz jechać i jakoś po prostu, bo ci ludzie na nas czekają w hospicjum. Są tam osoby, które nie były odwiedzane po 9 lat, 12 lat, nikt znajomych ich nie odwiedził, a wiedzą, że my co roku przyjedziemy i oni czekają. Jak już wiedzą tam na przykład tydzień wcześniej coś, to już są takie przygotowania, że oni czekają. Oni nie potrzebują nic więcej, tylko żeby z nimi po polsku porozmawiać, poświęcić chwilę czasu. Myślę, że także wielką frajdą dla dzieciaków było to, że mogły się przejechać na motocykle. No to dzieciaki by najchętniej nie schodziły z motorów. Dla nich po prostu motor to jest jakby symbol wolności, prawda? Także po prostu tam jeździmy 2-3 godziny prawie non-stop na 20 motorów czy więcej, zależy jest motorów. I żaden kolega nie odmówi poświęcić te parę chwil, żeby z tymi dzieciakami pobyć i po prostu im jakoś uszczęśliwić te parę chwil, nie? O waszych akcjach zresztą zawsze mówiliśmy, uczestniczymy w tym aktywnie, ale ja myślę, że tak, bo z jednej strony poświęcacie swój wolny czas, pewnie czas, który można by było spędzić w jakiś inny sposób, czy czas, który można by było spędzić z rodziną, ale ja myślę, że to także wielkie przeżycie dla was jako wolontariuszy, bo odwiedzacie, tak jak pan wspomniał, i hospicja, i sierocińce, gdzie są tak potrzebujące osoby. Ja mówię, my nigdy nie odmawiamy jako grupa motocyklowa, łączymy przyjemność. Zresztą Sąż Bikers to nie jest tylko zwykła grupa, to jest grupa przyjaciół, także się wszyscy bardzo dobrze znamy. Razem różne imprezy mamy swoje i poświęcamy się naprawdę swój wolny czas, jak można to powiedzieć, w 100%, prawda? Bo mówię, jakakolwiek akcja, Mikołaje, Dnia Dziecka, jakieś biegi charytatywne, czy Dni Krwiodawstwa, czy teraz jak był pan rekordzista na Starym Sączu, też przyjechaliśmy, żeby uświetnić jego był najlepszy wynik w Europie, prawda? Także też przyjechaliśmy chociaż na chwilę, chociaż był tak napięty harmonogram, bo to wiadomo, Mikołajki, wszystko. I mówię, no gdzie tylko można, nigdy nie odmawiamy, zawsze staramy się docierać, nie? A jak już jest to już w szczególności, mówię, tak jak idziemy z Fundacją Bratnia Dusza na Ukrainę, to już to jest taki stały element, że co roku powtarzalne, nie? W tym roku była przefajna akcja, powtórka z Moto Mikołaj, które nie mogły się odbyć w zeszłym roku ze względu na pandemię. W tym roku też to wyszło świetnie.
myśmy, jak to się mówi, zabezpieczyli Polskę, Iwonka Ukrainę, także i tu fajnie to wyszło. Iwona, to jest chyba tak, że tak naprawdę tą drugą rodzinę także macie na Ukrainie. Tak, drodzy Państwo, tyle życzeń na Dzień Matki, co dostaję z Ukrainy, nie wiem, czy któraś mama dostaje. Czuję się tak taka druga mama, bo dzieci z domu dziecka, z sierocińców, z hospicjum, z rodzin piszą do mnie, kartki na święta wysyłają. Ja myślę, że to jest taka rodzina właśnie połączona Polski i Ukrainy, dlatego że my się znamy już tak dobrze, że spotykamy się w swoich domach. Wiemy, jak mają na imiona dzieci, wiemy, które dziecko potrzebuje bucików, jakie mają rozmiary, które dziecko choruje na alergię. To jest bardzo bliski kontakt, więc drodzy Państwo, dla mnie wolontariat to jest taka jedna wielka rodzina. To jest takie zarażanie dobrem. I to jest właśnie fantastyczne, że to się kręci jak śnieżna kula, bo mamy w kraju i poza granicami już też wielu przyjaciół, bo też mam takiego przyjaciela z Australii, który też kiedyś się włączył w akcję, no teraz jest COVID, więc jest problem. Mamy też znajomych z Niemczech, mamy też znajomych tutaj z Polski, Kraków, Rzeszów, Radom, Warszawa, którzy też jak tylko jest pomoc, mogą, przyjadą, pomogą. Często ze mną jeździ pani Agatka z Częstochowy. No cudowna kobieta, mimo tego, że pracuje w wolontariacie, pracuje w hospicjum, pracuje na śpiączkach dziecięcych, jeszcze znajduje czas, żeby jechać. Mówi, to jest dla mnie taka odskocznia. To jest dla mnie takie światełko, gdzie widzę uśmiechnięte dzieci później, gdzie po prostu widzę tych staruszków, którzy się przytulają, biorą mnie za rękę i mówią dziękuję. Nie ma piękniejszego, drodzy Państwo, podziękowania niż uśmiech na twarzy dziecka i takie spojrzenie wdzięczności w oczach staruszka. To jest najpiękniejszy widok na świecie. I dawanie jest rzeczą wspaniałą, ale drodzy Państwo, otrzymywanie od nich tego, co my otrzymujemy, właśnie te piosenki, te uśmiechy, to jest największy skarb, to jest największy dar, jaki można otrzymać od drugiego człowieka. Nie ma nic piękniejszego na świecie. Powiedzcie, czego oni teraz najbardziej potrzebują? W jaki sposób można by pomóc właśnie Polakom mieszkającym na wschodzie, na Ukrainie? Szczerze mówiąc, potrzebne jest wszystko. Potrzebne jest wszystko, od zwykłych kredek dla dzieci, książek polskich, ubrań dla dzieci. Jest potrzebne wszystko. Tak samo chemia do domu, do sprzątania, proszki do prania, odżywki dla dzieci, lekarstwa, suplementy, witaminy dla dzieci. To jest naprawdę bardzo potrzebne. Tego po prostu potrzebują tam dzieci. Iwona, będziecie robić teraz w najbliższym czasie zbiórkę właśnie. Drodzy Państwo, właśnie wróciła mnie tak dawno. Zawieźliśmy cały samochód pięknych prezentów. Byliśmy nie tylko we Lwowie, ale byliśmy w Mościskach. Mieliśmy spotkanie z księdzem proboszczem, z dziećmi w parafii. Dzieci pięknie śpiewały. Mieliśmy drugie spotkanie właśnie też z takimi rodzinami polskimi, które założyły taki mały klub właśnie, gdzie przychodzą dzieci polskie, rodziny razem śpiewają, występują. Pani Tania to założyła, coś fantastycznego. Boże Perełki. Zrobiły takie dzieci występ, drodzy Państwo, wrzuciłam na Facebooka, tam jest tak czysty język polski, jakbyśmy weszli do naszego tutaj gdzieś, nie wiem, przedszkola, szkoły i tak dalej. Byliśmy u sióstr honoratek w przedszkolu, co zajmuje się też dziećmi właśnie ubogimi z rodzin polskich. Przepiękne kolędy. Wrzucę też na Facebooka, żeby Państwo zobaczyli, posłuchali. Byliśmy też w Brzuchowicach, bo drodzy Państwo, my nie dzielimy dzieci na biednych, bogatych, nie wiem, ukraińskich i polskich. Jak wchodzimy do sierocińca, wszystkie dzieci dostają prezenty. Wszystkie dzieci są ważne, wszystkie dzieci bardzo kochamy, a ponieważ, tak jak mówię, jeździmy bardzo często, te wszystkie dzieci są dla nas takie jak nasze. Wchodzimy na przykład do ośrodka, dzieci biegną, woją ciocia, ciocia. Wjeżdżamy z chłopakami właśnie z Sąż Bajker, z motocyklistami z całej Polski. Dzieci wskakują na ręce i mówią, poprzytulaj mnie tylko. One potrzebują nieraz tylko tego ciepła. Więc mówię, uczmy nasze dzieci, uczmy je tego, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy potrzebujemy miłości. I że są właściwe wzorce, które musimy przestrzegać. Przede wszystkim szacunek drugiego człowieka, miłość i to dzielenie się tym sercem, tym dobrem, tym uśmiechem, bo mamy po prostu bardzo wiele w życiu. I dopiero po tym, jak spotykamy się z tymi rodakami właśnie na Ukrainie i z tymi dziećmi w sierocińcach, to widzimy, jak nam jest dobrze. Jak po prostu niewiele trzeba, żeby być szczęśliwym. Bo drodzy Państwo, tak naprawdę co nam potrzeba? Żeby być zdrowym, żeby mieć dobry, spokojny dom. Żeby po prostu być w kraju, gdzie nie ma wojny. A wiecie, jaka sytuacja jest teraz na Ukrainie. Nie wiadomo, co za chwilę się wydarzy. Więc dla nich każda taka obecność i to, że są ważni dla nas, to jest najpiękniejszy dar. Więc ja tu z całego serca dziękuję wszystkim, którzy się włączają od lat do akcji. Bo drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, to są już naprawdę tysiące osób. Ja nie jestem w stanie wszystkim podziękować oddzielnie, więc tutaj pozwolę sobie podziękować Państwu z tego miejsca.
I drodzy Państwo, na tym spotkaniu właśnie tutaj już przedświątecznym też Polacy poprosili mnie, Pani Iwonko, proszę w naszym imieniu złożyć życzenia. Więc drodzy Państwo, składam Wam serdeczne życzenia od siebie i od rodaków z Ukrainy. Zdrowych, spokojnych świąt. Przede wszystkim Państwo błogosławieństwa Bożego i tego, abyśmy po prostu byli razem. Byli razem, byli w pokoju, byli razem po prostu w rodzinnym gronie. I czuli tą miłość. Czuli tą miłość jeden do drugiego i dzielili się tym swoim czasem. Bo nie ma nic cenniejszego niż czas. Pieniądze można zdobyć. Raz są, raz nie ma. Ale czas, bliskość, druga osoba to jest najcenniejsze w tej chwili. Więc drodzy Państwo, zdrowych, spokojnych świąt od naszych przyjaciół, rodaków z Ukrainy. Iwona, jeszcze może na zakończenie. Załóżmy, że ktoś chciałby pomóc. W jaki sposób pomóc właśnie w fundacji, która z kolei pomoże naszym rodakom? Drodzy Państwo, ja tutaj nie jestem w stanie nawet określić po prostu, jak dużo Państwo już pomagają, więc prosząc o cokolwiek naprawdę już nie bardzo mi nawet pasuje. Ale drodzy Państwo, mamy taki od samego początku działania fundacji bardzo duży problem. Fundacja nie dysponuje żadnym samochodem. I tutaj jest problem tego typu, że my jeździmy tak często, bo na przykład w 2019 byliśmy 14 razy w ciągu roku. Więc drodzy Państwo, 14 busów przejechało, więc jeśli jakieś firmy, nie wiem, z Sądecczyzny lub spoza Sądecczyzny mogłyby, nie wiem, raz w roku czy dwa razy w roku oferować nam taki bezpłatny kurs na Ukrainę, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni. Albo może ktoś teraz z Państwa wymienia flotę i mógłby taki samochód przekazać na fundację w formie darowizny. To naprawdę byłoby nam to bardzo potrzebne, bo ja nawet odbierając ze szkół te rzeczy, nieraz muszę jechać 2-3 razy, bo no mówię, jesteśmy tak wspaniałym narodem, że chętnie się dzielimy. I mam tego bardzo dużo zawsze. I problem jest, żeby to przewieźć. A autem osobowym, drodzy Państwo, to nieraz 3 auta osobowe to jest mało, żeby to zawieźć. I ja tak chodzę, brzydko mówiąc, żebram po znajomych, po przyjaciołach, kto pojedzie. Kto pojedzie, kto może, kto udostępni samochód, bo to jest największy problem. Także, drodzy Państwo, ten samochód byłby dla nas po prostu albo taka deklaracja, że ktoś raz w roku czy dwa razy w roku pojedzie z nami do tych rodaków. A drodzy Państwo, ja jestem pewna, że to, co przeżyje, to, co zobaczy, pozostanie w sercu na zawsze i to nie będzie wtedy jednorazowy wyjazd, bo już będzie musiał z nami jechać, bo te uczucia i te przeżycia są nie do opisania i wdzięczność tych ludzi. No najlepszym przykładem jest cały łańcuch ludzi dobrej woli, którzy wokół fundacji się gdzieś skupili i chcą po prostu pomagać i działać jako wolontariusze. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj wolontariusze z Fundacji Bratnia Dusza. Dziękuję bardzo.